Ci z was, którzy oglądają moje rzeczy, śledzą mojego Facebooka, generalnie są na bieżąco z tym, co robię, wiedzą, że ostatnio poświęcam się projektowi anglojęzycznemu, czyli The Waga Pies. To jest kanał, na którym postanowiliśmy razem z Kasią prowadzić codzienne vlogi. W tym momencie to jest dla mnie jeden z dwóch najważniejszych projektów. Drugim jest rozwój firmy w Japonii, ale to jest jakby niemedialna sprawa. Postanowiłem w tych vlogach pójść naprawdę na maksa pod względem tego, co jestem w stanie wyprodukować w ciągu 24 godzin, jeśli mówimy o nakręceniu, zmontowaniu. A żeby było to jeszcze bardziej skomplikowane, to vlog łączy dwie perspektywy. Jest dwoje prowadzących, wątki się przeplatają najczęściej. Więc jestem ja z moją europejską, polską perspektywą i jest Kasia z perspektywą amerykańską, bo Kasia się urodziła i wychowała w Stanach Zjednoczonych. Pod względem produkcyjnym są to filmy skomplikowane, trudne w realizacji, ale trzymajcie kciuki, żebym wytrzymał. Skąd w ogóle ten pomysł? Bo przecież gdybym to robił po polsku na tym kanale, to miałyby te filmy więcej wyświetleń. Jest kilka powodów. Kwestia oglądalności. Oczywiście do pewnego momentu robienie tego po polsku ma więcej sensu. Natomiast w kręceniu filmów o Japonii myślę, że doszedłem do takiego pułapu, w którym mniej więcej obskoczyłem wszystkie podstawowe tematy, takie, które interesują ludzi w Polsce, którzy potencjalnie chcą na przykład przyjechać do Japonii na wakacje. Jeśli chodzi o tematy bardziej takie dogłębne, to myślę, że grupa docelowa tego w Polsce jest relatywnie mała. Na pewno mniejsza niż oglądalność, która jest dla mnie atrakcyjna. A jako, że ja mieszkam tutaj już na tyle długo, że moje życie tutaj jest bardziej właśnie życiem mieszkańca, powiedzmy tymczasowego, niż życiem turysty, wydaje mi się, że ta perspektywa jest ciekawa w skali międzynarodowej. Szczególnie, że to, co tutaj robimy, czyli założyliśmy firmę, prowadzimy własną działalność, to jest dość rzadkie i mówię tutaj o skali już właśnie międzynarodowej, bo większość obcokrajowców, którzy tutaj mieszkają, nie decyduje się na takie działanie. Więc chcemy tutaj pokazywać właśnie troszkę codzienności, trochę oczywiście jest tam informacji na temat Japonii, cały czas tłumaczymy jakieś bardziej, mniej podstawowe zagadnienia. Chcemy, żeby to było atrakcyjne właśnie dla ludzi, którzy się Japonią interesują i chcą wiedzieć, jak w Japonii wygląda mniej więcej codzienne życie. To jest jeden powód, dla którego ten projekt istnieje, czyli fakt, że filmy te potencjalnie w przyszłości mogą mieć większą oglądalność niż gdybym je robił po polsku. Druga sprawa jest taka, że one robione po angielsku mogą być po prostu lepsze, wyższej jakości mogą być, niż gdybym je robił po polsku. Z kilku powodów. Przede wszystkim mamy drugą prowadzącą, Kasię, która wprowadza trochę bardziej międzynarodowy klimat. No i też generalnie fajnie się uzupełniamy. Jest to vlog, w którym jest perspektywa męska, damska, jest perspektywa nerda i perspektywa kogoś, kogo w ogóle gry nie interesują. To jest raz. Natomiast druga sprawa według mnie jest taka, że kiedy kręci się film po angielsku, dużo łatwiej jest namawiać na przykład ludzi, żeby dołączyli do ciebie spontanicznie. Dużo łatwiej jest wplatać jakieś rozmowy, zapraszać gości, zrobić gościnny odcinek z kimś innym w roli prowadzącego. Możliwości są dużo, dużo szersze. A wydaje mi się, że strata robienia czegoś po angielsku tak naprawdę jest bardzo znikoma, bo większość ludzi i tak powinna uczyć się w Polsce angielskiego, a nawet jeśli nie, to staramy się robić polskie napisy. One trochę się pojawiają po kilku dniach, z kilkudniowym opóźnieniem, no ale spróbujemy coś zrobić, żeby były bardziej na czas. Generalnie więc te vlogi po angielsku to jest dla mnie bardzo fajny projekt. Strasznie się tym jaram. Bardzo chcę, żeby... Znaczy, moim nieskromnym zamiarem jest zrobienie z tego najlepiej wyglądającej serii vlogów na świecie. Dużo ludzi porównuje to, co robię na tym kanale, do vlogów Casey Neistata. Oczywiście, tu nie ma w ogóle co z tym dyskutować. Stylistyka jest inspirowana w 100%. Natomiast pod względem produkcyjnym jest to trochę co innego. Głównie ze względu na to, że mamy przeplatające się wątki dwóch osób, ale również pod względem produkcyjnym, pod względem liczby ujęć, ilości cięć na odcinek, zazwyczaj te programy są bardziej skomplikowane niż to, co Casey robi. Nie mówię kompletnie o jakości odbioru, o tym, która seria jest lepsza.
Casey był pierwszy i ja zerżnąłem elementy jego stylowy do tamtej serii. Natomiast to, że dajesz timelapse'a na początku odcinka, to nie znaczy, że program sam się nakręci i sam się wypełni treścią, tak? Na ile w ogóle da się zerżnąć vloga od kogoś? To znaczy, masz inne życie, jesteś inną osobą, robisz inne rzeczy. Chciałem właśnie tych kilka kwestii wyjaśnić i oczywiście zaprosić was, żebyście oglądali kanał The Waga Pies, subskrybowali. Nie łudzę się, oczywiście. Oglądają to w 70% Polacy w tym momencie. Co i tak jest niezłym wynikiem, jak na miesiąc, bo miesiąc działania, bo jakieś 31 odcinków w tym momencie zostało wyprodukowanych. Nie łudzę się, natomiast jestem bardzo wdzięczny wszystkim z was, którzy to oglądają, komentują po angielsku, wprowadzając troszkę bardziej międzynarodowy klimat. Jak macie jakichś zagranicznych znajomych, zagraniczne kontakty, którym te filmy mogłyby się spodobać, to będę wdzięczny za wszelką pomoc, wszelkie rekomendacje. Nie wrzucam tych filmów tutaj na ten kanał, bo nie chcę was zniechęcać, nie chcę wam śmiecić, bo nie zasubskrybowaliście kanału po angielsku, tak? Oczywiście jeszcze, jak już mówię, w ramach ogłoszeń cały czas Zapytaj Beczkę powstaje Mądrość Tłumów, czyli taki nowy format na tym kanale, natomiast postaram się co jakiś czas wrzucać w bardziej klasycznej postaci filmy na temat Japonii. Jeśli znajdę jakiś temat, który myślę, że w Polsce mógłby być popularny i mógłby taki film fajnie siąść. Dobrze, także zapraszam was na kanał The Waga Pies. Jest naprawdę fajny. Jestem strasznie dumny z tego, co tam robimy. Na razie.